серйозна думка. То може зробити не так. Звернула мені увагу, що не будемо так вистачаючи мудрий і запропонуваємо відповіді нашому лауреатові. Чи окази познаємо трохи język, usłyszymy język ukraiński, no i przejdziemy od tego okresu strasznego Majdanu do równie strasznego okresu teraz wojny domowej. Może poproszę Już protestuję. Na Ukrainie nie ma wojny domowej. No, nie ma, to jest rosyjska agresja. W każdym razie od tego, co się tam dzieje. No, nie, to jest rosyjska agresja. Od czasu. Że zaczęli walczyć Ukraińcy z Ukraińcami, czy nawet rosyjskojęzycznymi Ukraińcami, to zaczęli walczyć Ukraińcy przeciwko agresji rosyjskiej. Zaczęli walczyć z Rosjanami, z rosyjskim wojskiem regularnym, które zaczęło wysyłać swoich wojskowych, swoje uzbrojenie, swoich ekspertów, swoje pieniądze, swoją broń i uzbrojając część Ukrainy. I my walczymy nie z tymi Ukraińcami, którzy zgodzili się, z obywatelami Ukrainy, którzy zgodzili się przejąć tą broń i tą pomoc w cudzysłowie humanitarną od Rosji, a my walczymy z prawdziwą rosyjskim zagrożeniem, z rosyjskim wojskiem. Na Krymie oni zrobili w taki sposób, że to byli te, jak po polsku, zielone ludziki. A tutaj robią to bardziej otwarty sposób. To nie jest wojna Ukrainy przeciwko Ukrainie. Oczywiście. To jeśli nie było niezbędne, a moja